zwany kiedyś jako hippie z Penelopą czy też członkiem w skandalicznych, znanym nam wszystkie okolicznościach, Marek Kuchciński został odwołany. Zrezygnował sam pod przymusem wywartym na niego przez opinię publiczną z urzędu marszałka Sejmu i mamy nową panią marszałek Sejmu Elżbietę Witek. Co też ja zrobiłem, ucieszywszy się, że już wreszcie nie ma technika ogrodnika, zawód polityk na urzędzie marszałka Sejmu. Moje pismo z 10 sietnia 2019 roku, Elżbieta Witek, marszałek Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej, dotyczy wniosek o spowodowanie poddania pod głosowanie Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej bieżącej kadencji złożonego przez posłów ruchu Kukiz 15 w dniu 13 stycznia 2016 roku do laski marszałkowskiej projektu ustawy o uchyleniu ustawy o udziale zagranicznych funkcjonariuszy lub pracowników we wspólnych operacjach lub wspólnych działaniach ratowniczych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Elżbieta Witek to jest, proszę Państwa, ta pani, to portal Newsweek. Ja przypomnę, że ona tym zasłynęła, że przed lat chyba w 2012 roku powiedziała publicznie, że posłowie powinni mieć do swojej dyspozycji odrębne przedziały w pociągach, żeby ona mogła nogi wyłożyć. No, taka to pani przez chwilkę była ministrem spraw wewnętrznych i administracji, historyk z wykształcenia, nauczycielka z zawodu, druga osoba po prezydencie w tej chwili w Polsce. No i odpowiedź na mój wniosek do niej, proszę Państwa, 22 sierpnia 2019 roku, Kancelaria Sejmu, Biuro Komunikacji Społecznej, specjalista Ewa Pieczak informuje mnie, szanowny panie, Biuro Komunikacji Społecznej Kancelarii Sejmu potwierdza wpływ pisma z dnia 10 sierpnia bieżącego roku. To jest to pismo adresowanego do marszałka Sejmu, a przekazanego z gabinetu marszałka Sejmu do naszego biura. Uprzejmie informujemy, że pana pismo zostało przekazane do wiadomości Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych, gdzie znajduje się poselski projekt ustawy o uchyleniu ustawy o udziale zagranicznych funkcjonariuszy lub pracowników we wspólnych operacjach lub wspólnych działaniach ratowniczych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zatem, proszę Państwa, no jak się znajdował, tak się znajduje. Skierowano do pierwszego czytania 16 marca 2016 roku. Stan na 9 września 2019 roku, cały czas w pierwszym czytaniu. Pamiętajcie Państwo o tym, bo 13 października wybory. Szefem Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych jest pan Czartoryski. Zresztą zobaczmy skład tej komisji. To, proszę Państwa, strona internetowa Sejmu, Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych, Czartoryski, Arkadiusz, PiS, przewodniczący. No i później mamy Jóźwiak, Bartosz i tak dalej, i tak dalej. Łącznie 38 posłów. Przyjrzyjcie im się Państwo. To oni właśnie od marca 2016 roku czytają poselski projekt ustawy. O, ta pani, przejeżdżałem przez Śląsk, ta pani znowu kandyduje na posłankę. Zastanówcie się Państwo, czy te osoby, które nas tak dokładnie mają w najgłębszych zakamarkach ciała, na pewno powinny zyskać nasze zaufanie, czy na pewno powinniśmy na te osoby głosować. No szczególnie pan Czartoryski, który to tak właśnie kieruje pracami, jak to przedstawiają fakty komisji, której jest szefem. Proszę Państwa, i już wiadomo, raczej na pewno, że ten poselski projekt ustawy posłów Kukiz 15 w ogóle nie zostanie poddany pod głosowanie, no bo o czym żeśmy się dowiedzieli w ostatnich dniach, że PiS próbuje się, to jest jedna z interpretacji, PiS próbuje zabezpieczyć się przed oddaniem władzy, co w podtekście tego tytułu na portalu Polityka, ano działanie tej pani, która zawiesiła obrady Sejmu do okresu po wyborach. Tak się sprawdza w roli marszałka Sejmu.